No cześć, kochani, no, to jest jakiś dramat i tragedia, bo miałem już kończyć strumyk i wszystko pięknie ku temu się zapowiadało. Ale czy strumyk? W ogóle miałem wyłączyć grę. Skończyłem strumyk, tu tylko wstawiłem jeszcze, żeby mi się budował pokoik, a pokazała mi się, jak widać tutaj, plaga. Czyli w moim wspaniałym, cudownym królestwie. W moim państwie pojawiły się ogromne insekty, które po prostu zaraz mi zjedzą wszystkich ludzi i będzie po prostu jedna wielka śmierć z powodu zabicia przez zwierzaki. Ja, to jest jakaś tragedia, bo najpierw było to oblężenie, minęło pół godziny i teraz takie coś. To jest po prostu koszmar dla mnie, to jest koszmar dla moich ludzi. Plus z plagi jest taki, że będzie trochę paszy dla zwierząt, bo będę robił paszę, będę robił, słuchajcie, paszę z mięsa insektów. Ale to jest jedyny plus, bo też tego jakoś mega dużo nie będzie. Ale no nic, zapraszam, do zobaczenia, i umrę zaraz. Ale tego tylko, aha, bo miałem tą Zuzię jeszcze ogarnąć. Muszę zwierzaki spuścić. Niech walczą. Wiem, że masa z nich zginie, ale. Ach, nie chcę na to patrzeć. Już jest Waldek strzela, tak? Ale. Tragedia. Żrebie osła zginęło. Co ci Zuzia w ogóle jest? Nie chcę na to patrzeć. Zatrułaś się, rozumiem. Moi ludzie strzelają jak mogą, ale. Dobra, idźcie. Potrzebuję tylko ciebie. Musisz podobijać, żeby nie wstały. No, Labrador zdech. No to jest tragedia. Właśnie atak taki to jest koszmar. No tutaj widzę, że jest jakieś leczenie, odchodzi. Mega skarabeusz. Chodź nocny tutaj. Pobij na śmierć. Nie, to jest zwierzę. Atakuj. Nie wiem. Nie wiem, co to jest za zwierzę nawet. Ja się pogubiłem. I teraz po kolei zwierzaki umierają. Moje krowy są chore po prostu. Trzeba je ratować. Szukając pozytywów będzie masa jedzenia. Paszę też możesz robić z papki. To jest jedyny plus tej sytuacji. Więcej nie widzę. To taki tak słaby ten plus. Bo masa zwierzaków mu poginęła. Będą ludzie mieli teraz depresję. Także jest taka tragedia. Jest żałoba. Masa zwierzaków poległa. Już taki, że będzie pasza, ale. Pozwólmy robić tą paszę dla zwierząt jeszcze z. Z jakichś, nie wiem, byczek mam najwięcej, z ziemniaków. Chyba nie, nosi, nie muszą pochodzić po siano, bo to chyba jest sens.
To jest ciekawe, skąd się bierze ta pasza, taka plaga. Czy można jakoś temu zapobiec? Ale chyba nie, z tego co się orientuję. Po prostu jest i tyle. Deal with it po prostu. Zuzia nie ma broni. Zuzia, weź broni. Gdzieś tu upadłeś. Ale twojej broni to ja nie widzę. Czyli polądaliśmy komuś innemu, Zuziaczku. Niestety. Co mamy fajnego, żeby ci dać? Strzelba, strzelba, KB, strzelba, lawa, jakieś... Dajmy ci na razie strzelbę. Potem będą karabiny. Będziemy jeszcze raz rozdawali tą broń. Znaczy, tragedia jest. Pożar, ale pada deszcz, więc na szczęście. Ostatnio mnie pożar prawie wszystkiego zwalił, nie? Trzeba tego pilnować, słuchajcie, bo... to będzie kłopot, jak się mi znowu spalą plony. Póki na szczęście sobie jakoś tam radzą i żyją. Dobra. No mniej zwierzaków, zobaczcie jak dużo ta ilość spadła. To jest jakaś taka gra. Ktoś mi ciągle zdejmuje spodnie, ale nie kumam tej idei. Nie kumam, o co chodzi. Mam kogoś tutaj na nudystę chyba, muszę go znaleźć. Jeszcze może nie. 75, więc 150. Tak ja porobię tej paszy teraz. Tak myślę. Jakoś idzie dobrze. Pasza się będzie robić. Dostawca bojowy. Nie potrzebuje na razie żadnych handlarzy. Więc to jest zawsze jakaś pozytywna sytuacja. Robi nas dzisiek. Karmisz chore piaski. No dobra, to ci się byku tutaj ceni, że taki jesteś kochany. Rancia w furii, brak rozgrywki. Rancia, błagam cię, o co ci chodzi, żeby nie strzelać naszych ludzi, gdzie jest rana? Czy masz dużo rozgrywki? No dam ci 4 godziny, już przestań marudzić. Chciałbym teraz obserwować, bo może jakąś akcję odwalić. No dobrze, ścianę sobie możesz walić, spoko. Kura przez puma i właśnie o tym mówiłem. Że przyjdzie taka puma,
i będzie ci. I ci będzie zwierzaki zabijała. Okej, okay, poszło. Kuma zemsta, już nieważne. Co robi Tarancia teraz? Aha, wymiotuje. Świetnie. Ale dobrze, chociaż w swoim pokoju. Póki ty będziesz latawico niedobra rozwalała swój pokój, to dla mnie bomba. Dobra, jakoś idzie. Pasza. Pasza jest. Zwierzaki no są, bo być muszą. Rancia. Rancia teraz dojada, rozumiem. Będziesz tak ciągle jeść rameczko. Odpoczywasz. No dobrze. Bogumiła wstała, to pewnie pójdzie sprzątać. Trzeba zrobić tutaj akcję sprzątania, wiecie? Bo oni tego... Ciężko im takie coś samemu wysprzątać. Trzeba im pomagać. O, szybciej pójdzie. Dzisiek robi takie rzeczy, okej, okay, ale ja bym chciał, żeby Haniu czytać. Czytałam. Ja bym chciał, żebyś dzisiaj jednak dokończył tą broń. Ewentualnie leki, czy mamy? Mamy 18, jest spoko. Dokończ dziś broń, bo ja potrzebuję broni. Dam ci jeszcze jeden sztucek do zrobienia. Czemu tego nie skończyłeś? Dzisiek, kurde. Chciałem się z tobą, mamo. Gość, zaraz zobaczymy, co ci goście dla nas ciekawego mają. Możemy odłączyć. Bo nie używamy. Mamy karabin dobry. Rancia dostała jakiś taki słaby, prawda? Ale Rancia teraz nie, nie Rancia. Zuzia? Zuzia, weź Zuzia tutaj. Weź sztucer, bo to jest lepsze wyjście. Broń długodystansowa, groźna. Cicho idzie spać. No dobra, narobiłeś się. Niech ci będzie. Jest tu z kimś pogadać, czy nie ma z kim gadać w ogóle? Co tu się dzieje? Przejeżdżę do nas wieśniaki. Ale nie ma z kim pogadać? Nie powinno tak być. No trudno. Jak nas odwiedzili, niech podziwiają. A, tutaj jakieś... Nie, myślałem, że tutaj jakieś ploteczki się dzieją, ale to... To nie ploteczki, to praca.
Coś tutaj jeszcze mamy. Dzichu. Zdzichu po kielichu. Zjedz i idziesz tutaj. O, zapraszam cię. Zapraszam cię, Zdzichu. Zrób nam tą broń do końca. O, to jest dobra myśl. Myślę też nad tym, żeby nie dać im zlecenie na dużą rzeźbę. Tylko ona może być tylko z kamiennych bloków. I zrób trzy. Tylko ona potrzebuje 400 składników, więc trzeba od razu powiększyć ilość wymaganych cegiełek. Do 400. 10, obydwa. O. Jak tam ta broń, powiedz? No już kończysz. Jestem ciekawa, jakie ci wyjdą te karabinki. Mam jeszcze... Ty masz dobrą, ty masz pistolet. Mam ci karabin. Trudno, wstaniesz. Imię wyższego dobra. Ciołku, jakiś strzelacz, proszę bardzo. Zdzichu, w nagrodę, jakie ty masz strzelanie. O Jezu, o nie, tego nie dostaniesz. Jak to ma najlepsze strzelanie u nas? Stefcie ma bardzo dobre, kociasty. Rancia, bierz karabin. Dostałaś naprawdę świetną broń. Mam nadzieję, że się odwdzięczysz. Raneczko nasza. Karabin szturmowy. To nie w kij dmuchał. Żarcie jest, papka jest. Zuzia. Nocny Władek też może robić leki, ale genialnie, nawet nie wiedziałem, myślałem, że tylko Zdzichu. Gdzie miałem ten czujnik? Tutaj? Tutaj, aha. Tak to wygląda, tutaj wygląda to w ten sposób, wypadało postawić kopię. Można tak. Będziemy zasilanie do niej. Ja chcę mieć więcej tych cegiełek. To się może przydać. Gdzieś się nam przyje, to też jest dobre wyjście, bo moi ludzie permanentnie potrzebują lepszych ubrań. Masa kurek, na pewno są w złej strefie. Nie, dobry. Jak nie macie więź, to... Macie, dobra, chodźcie sobie. Ho,
Chodźcie za ciukiem. Słonie będą ściukiem. Dostawca bojowy. Ja nie mam co od ciebie wziąć, panie dostawco bojowy, wiesz? Tu jeszcze miałem ten pokój skończyć, właśnie. Mam mało pokoju, mam tylko jedno wolne łóżko, co nie jest sytuacją komfortową. Wiecie, wolę być przygotowany. Nie robić tego w ten sposób. Zakończmy ten pokoik, słuchajcie. Mamy zasilanie, to w takim razie postawmy lampkę. Postawmy łóżko. Postawmy doniczkę. I czy mam jakieś, mogę na przykład wielbłądzia skóra. No i postawmy mebelki, tak? Żeby ci nasi ludzie mieli komfortowe. Komfortowe miejsca do spania z widokiem na rzeźbę. Mamy jakąś rzeźbę? Mamy. Postawimy ją jednak tu. To jednak taka imponująca sypialnia bardzo podnosi ludzikom samopoczucie. Trzeba z tego korzystać. Podejrzewam, że chłopaki idą teraz po cegiełki. Do budowy, dokładnie. Czemu nie możemy ciebie zrekrutować? Nie jest tak źle. A to jest dobry człowiek, dobrze byłoby go mieć. Mamy, zobaczcie, mamy już mamy dwóch ludzi do nazwania. Także piszcie w komentarzu, jakie mają być imionka. Boy. Widzicie, jakie ma staty. Dobry bardzo do zwierzątek. Inteligentny, sztuka. A Xiongsua, strzelec, bardzo dobry. Intelektualnie dobry górnik. Tak wyglądają ich staty. Zdzichu skończyłeś? Nie, weź Zdzichu skończ to najpierw. Potrzebuję dobrą broń. Przydałby mi się jakiś handlarz uniwersalny towarami. Poszedł mu masa tych gratów, które mam. Pasza ciągle jest? Jest pasza. Sianko się kończy, ale sianko będzie zaraz... Aha! Sianko się kończy, bo tu mamy nocogorzce. I one po prostu bezczelnie wyjadają. No i to jest niestety pora, żeby zaatakować nosogorzce, bo one śpią.
Może to podłe, ale tak to wygląda. Wiem, że Ranka będzie mnie zaskrzyczała, ale tutaj nie da się tak oswoić zwierzaków, żeby były grzeczne i ci nie jadły plonów. One po prostu zjadają to, co moi ludzie zrobią i to mi się nie podoba. Tak być nie może. One się przydłużą ku chwale Asiorkowa, także to nie jest nic złego. Dostaw staboniowy. Dobra, weźmy Rancie. Pogadajmy z nim. I kończymy odcineczek. To będzie ostatni zakup, ostatnia sprzedaż. Proszę bardzo, owadzia papka. Komponenty kupuję zawsze, w każdej ilości. Przedajemy jakieś pistolety tandetne. Dzień dobry, Haniu. Dobry. Sprzedaję. Możesz się przywitać i pożegnać. Dzień dobry i do widzenia? Tak, dokładnie tak. Tak to zostawmy. Mam trochę srebra, nie potrzebuję się bogacić na siłę. Dajmy tylko to, co nam nie jest potrzebne. A wam, Hanie, dziękuję. Była plaga, ale w sumie nie było tak źle. Były bobry, nie było tak źle. No i polowanie na sorożce, za które będzie chciała mi, podejrzewam, starcia ukatrubić, rancia ukatrubić, ale tak to niestety czasem bywa. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Cześć.